Cisza, proszę Państwa, mówi nam o tym, że już pewnie ruszymy. Organizowany jest przez Pałac Lubosru, dofinansowany z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Honorowy patronat objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, pan Piotr Całwecki. Sędziami dzisiejszych pokazów będą przewodniczący pan Edward Trzemszalski oraz pan Józef Szewc. Szanowni Państwo, poproszę o otwarcie imprezy oraz powitanie gości dyrektora Pałacu Lubosruń, pana Andrzeja Budziaka. Bardzo serdecznie Państwa witam. Życzę naprawdę wspaniałych wrażeń. Drodzy goście Pałacu Lubosruń, mam nadzieję, że wszyscy są niezwykle już podnieceni tym, że za chwileczkę mają pojawić się pojazdy konne i za chwileczkę odbędzie się konkurs, nie tylko konkurs pojazdów, ale także konkurs powożenia. Ale drodzy Państwo, Pałac Lubosruń przygotował również dla Państwa artystyczne elementy, a jednym z nich będzie pokaz, który za chwileczkę Państwo będą mogli obejrzeć, wykonaniem klubu jeździeckiego Deszcz.
Klub Jeździecki powstał w gminie Koronowo w 1979 roku, początkowo w miejscowości Janowo, a następnie przeniósł się do Nowego Dworu, gdzie do tej pory znajduje się i działa. Są to stajnie, kryta hala ujeżdżaniowa, padoki oraz atrakcyjne tereny i ścieżki konne w lasach nad malowniczym zalewem koronowskim. Jeźdźcy i wierzchowce klubu jeździeckiego Deresz uczestniczą w wielu imprezach organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. W konkursie pojazdów konnych w Lubostroniu, w obchodach Święta Niepodległości w Koronowie, w dożynkach w nocy muzeów, w szarży nad Krojankami oraz występują w operze Nowa. Dzisiaj przed Państwem zaprezentują się w polonezie. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś ostro. Będzie trzeba zrobić tak, tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie za niej opisuje, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz często wolny i ostrej świecisz bramia. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę. I zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie, podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyznę wolną. Tymczasem przynoś moje duszy utęsknioną do tych podwórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym dniem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitych, do złacanych pszenicą, do srebrzanych wyżytek. Thank you.
Myślę, że wielu osobom pozostaną te chwile na długo, długo w pamięci.